Cześć, witajcie na kanale Rizem, nowym odcinku Watch Dogs Legion. W ostatnim odcinku udało nam się skontaktować z Malikiem, który pracował wcześniej dla agencji. No i teraz musimy się z nim spotkać, ponieważ były jakieś tam komplikacje. Ale jesteśmy już blisko organizacji Day Zero i zapraszam was oczywiście do oglądania. Zaczynamy! Chodźmy tutaj na miejsce. Chyba znowu go złapali, bo widzę, że... coś tutaj... Nie ma go za bardzo. Chyba, że trzeba na wieczór może poczekać, nie? A może on nas sprzedał, możliwe. Nie, dobra, jest. No, don't get up. I need a high-ranking SIRS officer's biometrics, eyes and fingers. What the hell? We don't have time for this. Keep your voice down. The data was encrypted. So what? Bagley can brute force it. Not faster than I could, and I've tried. It's hopeless in the time we have. Look, if you don't help me, Zero Day wins, which means we all die. Fuck me. You need the actual appendages? No. High-res photos will do. The problem is it has to be the acting Home Office liaison. And SIRS will burn their credentials if they're attacked. It's protocol. So you'll have to get them the old-fashioned way. Torture them? Christ, no. Develop a relationship. Get someone close and take the photos covertly. All right. I've done worse. This part of the craft can be... ugly. Send someone who can handle it. Kurde. Poważna sprawa. Bagley, some assistance please. I suggest you begin your relationship with the SIRS Home Office liaison the way you would with anyone. Także rekrutuję twoją, sorry. Over every detail of their life and hunting them down. Go on. The SIRS Home Office liaison is the bridge between the government and its intelligence service. Their office at Downing Street would be a good place to start your relationship. Fairly obvious what to do then. Dobra, mamy już miejsce, gdzie mamy jechać. Daleko? Nie, dobra, blisko, to już nie będę tutaj tego ciął. Jesteśmy praktycznie na miejscu. Wiecie co, nie wiem o co chodzi, ale zawsze jak się hakuje te wszystkie samochody, to one skręcają w lewo. Widzicie? Niezależnie, w którą stronę jadą. Także hakowanie polega na przekręceniu ich kierownicy w lewą stronę. Dobra, tutaj możemy. The SIRS Home Office liaison works here, but I'm not seeing them on any unsecured surveillance. Ah, but their assistants here. Start by hacking them. All right. Tutaj już jesteśmy praktycznie na tym terenie. Ale chyba może mogę wejść sobie tak na luzie. Nie ma dronów? No to pyk. Dobra, proszę zakamuflować. No i znowu nie chciało zakamuflować automatycznie. Zhakuj urządzenie asystentki łączności. Tam jest policaj. Muszę być chyba blisko po prostu. Pobierz. Chyba tutaj też tak zrobili, żeby wejść. Tam obok jest maska do zgarnięcia. O-o. Investigation underway. Download complete. Dobra, jakoś się udało. Musimy tylko uciec z okolicy, ale chyba nie musimy się już tutaj jakoś wybitnie starać. Czemu ona tak wolno biegnie? Kurde, za mną ten dron jest. O, i teraz zaczęła biec już normalnie.
tego drona zhakujemy, to możemy uciekać. To chyba będziemy musieli tak kilka osób w ten sposób zinfiltrować. Dobra, jesteśmy w bezpiecznym miejscu. 16 email threads indicate the home office liaison is a right lush. She spends most of her time down at the Three Hawker Boys. If you want to seduce, sorry, start a relationship with her, that's as good a place as any. Send the coordinates to my optic. Done. No i w złą stronę, widzicie, wybrałem. Dlatego właśnie mówiłem, że trochę za późno się pojawiają te miejsca, gdzie trzeba jechać. Jak daleko? Daleko, dobra. To tutaj szybka podróż, by ryby. To tutaj, ale kurczę, chyba na górze. Nie ma tutaj takich... Oh man. Muszę na górę chyba tutaj jakoś dookoła wjechać. Jest tutaj wejście? O, dobrze, że mam akurat skuterek. Tak? Tak czy nie? Tak czy nie? Czy nie? Dobra, tak, jesteśmy. No ale coś skanuje, ale nie pokazuje mi tego. Może muszę być na samym dachu. Mówię ci łączniczkę, to ja tu chyba po prostu muszę wejść i tam na górę jakoś się dostać. Z tego co widzę, nie musimy się tutaj starać. Bo to nie jest czerwony teren. Kurczę, to będziemy robić romans i to jeszcze wiecie. Babka z babką. I find your face generally appealing. Is that good for you? Oh, if that's how you treat a one-liner, I shudder to think of what you do with two. Goodbye. Having a bad day, are we? Have a drink. That helps. Oh, I'm in a great mood, actually. It's just that I'm wasting my scant leisure time fending off the advances of a haggard swamp creature. Fuck you! Not even in your wildest dreams. Chyba będzie trzeba zmienić agenta. No, bez kitu. I'm still learning the nuances of human interaction, but my analysis indicates that you aren't her type. Yes, very astute, Bagley. Quit your whining. Kto może być w jej typie? Budowlaniec? Weźmy. Weźmy tego. Nie edytuj, tylko wybierz tu postać. Dobra, trzeba zaczekać. Nie wiem, czy on będzie tutaj od razu przed wejściem, czy będę musiał. Jesteśmy gdzieś chyba w pobliżu. Tak, dobra. Stoi ta babka? Nie, bo ona by było zaznaczone, że ona jest agentką. This might be embarrassing, but did you and me match on invite? If we didn't, I'm going to have their CEO killed. Yeah, no, don't do that. Niezły podryw. I invite to pewnie jakiś Tinder. Careful who you fib to. Someone almost died. Now that would be embarrassing. I should say. Shall we move this conversation somewhere a bit more... Szybka jest. Szybko poszło. Dosyć łatwo. Bardzo szybko. Didn't know you could do that. What other secrets are you hiding? How much do you know about chemtrails? Dobra. So after all that, did you acquire the biometric data? Sure thing. Retinas and fingerprints, plus a face scan just because. Also, hair, skin and fluid samples. At a certain point, I just wanted to see how far I could push it. Brilliant. What's next? It seems you'll have to maintain the ruse a bit longer. The upload is still going and I have an incoming connection from the liaison. Put her on. Enough crap. Who the hell are you? You're working for the Russians? China? Fucking America? Is this more of that roleplay stuff? In that case, North Korea. Oh, do shut up. Dobra, i co teraz? Upload complete.
Malik is on the line. I'm sure he'll be very grateful and polite. This will have to do. We can meet at Westminster Abbey to discuss the results. And I wanted to say, you performed somewhat better than anticipated. Was that your attempt at a compliment? He's disconnected. Oh, for God's sake. No dobra, i słuchajcie, i co teraz, jak myślicie, czy ja straciłem cnotę w słusznej sprawie, czy nie? Misja rozpoczęta, polowanie na Zero Day, okej. I've marked the meeting location on your map. Don't hurry. Thanks, Bags. No pokazujcie mi, gdzie, bo jeżdżę tu w kółko. Tym pięknym Maserati i znowu trzeba użyć szybkiej podróży. O, to jest akurat przy naszej kwaterze, gdzie tu mamy metro najbliżej, chyba tutaj będzie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Westminster Abbey. Final resting place of noted cousin fucker King Edward I. Oh, is that relevant, Bagley? It is if you're his cousin. Anyway, have a seat. I'll notify Malik you've arrived. Znowu tajne spotkanie. O, w sumie jak są maski, to spoko, nie widać, że rozmawiacie ze sobą, nie? I have to walk away. I haven't slept in 76 hours. I can't do this. You're just tired. No, I'm afraid. I know who runs Zero Day, and I don't think I can beat her. You don't have to. Just give me a name. Not asking. All right. I'm trusting you with this. My analysis indicates that Zero Day is led by the current director of SIRS counterterrorism, Emma Child. Legend has it she's the reason that Gorbachev survived the coup in 91, but more than that, she's my friend. She mentored me through my first field assignment years ago. Well, I hope you said your goodbyes. Wait, wait. There's always a margin of error. If you go after Emma and I'm wrong, you'll have her and Zero Day to contend with. Confirm it's her before you do anything. We'll be careful. Be right. Or we'll both be dead. Podobno do tej Kelly, Mary Kelly, która handluje ludźmi i organami. I hate to agree with a career snoop, but Malik's right. We need to tread carefully here. Znowu mi samochód. This is the head of SIRS fucking counterterrorism we're moving against. We're not moving against anyone yet. Emma Child's safe until we know more. Okay, I can live with that. So how do we find her? Bagley, filter those SIRS dossiers we stole from Child's direct reports and get up on their comms. They'll lead us right to her. Done. Oh, aren't you clever? But we can't just wait around for them to slip up and blab Emma Child's location. We have to make them slip up and call a meeting with her. So we do something big, something old-school dead sec. Really scare the shit out of them. Emma Child is the head of SIRS Counter-Terror, which coordinates operations with Albion out of the old MI6 building. So, if we were to break in and leave a message that we know will get back to her... Works for me. Let's do it. O kurde! Połamałem sobie dupsko. Jesteśmy na miejscu. Czy ja tutaj tak mam wejść sobie bez przypsu? One of the most prominent intelligence organizations in the world. But now, thanks to SIRS taking over, the dark heart of every secret scheme and bloody coup in the whole of Europe. So, no huge difference really. I can handle this. Mini agentkę zaraz. He said, not really feeling it. Bagley, don't scare him. You just... Lekki krok. Shaber zapewnia eto podczas obalań. Co to jest eto? Nie wiem, ale on nie ma munduru. Także zmiana. No dobra, i wydaje mi się, że skoro tutaj jest takie jakieś boczne wejście, to warto tędy wejść. Nic nie ma, więc możemy pobiec. Nie wiem, czy to są drzwi. Nie. Strasznie wolno ona biegnie. Ja jednak chyba... Tutaj nie ma wejścia żadnego. Pewnie tutaj będzie coś.
bez sensu. Haven't seen you around before. Musimy to szybko zhakować. Dobra. Dostał pałą po plerkach. Tam jest jakiś kolejny. Dobra, wieżyczka. Wieżyczka. Tamtego nie musimy się nim przejmować, ale możemy w sumie, bo mamy tutaj. Wieżyczka nas nie widzi. Pyk. Wieżyczki chyba, dopóki nie ma alarmu, to są wyłączone. Tak mi się wydaje. Chyba, że one w ogóle nie wykrywają, czy mundury, czy nie mundury. Nie wiem, nie wiem. Czekaj, ty masz schować tą broń. Kurczę, pewnie tych ciał nie schowałem, ale już się nie będę wracał. Bo tutaj nie ma żadnego patrolu raczej, więc chyba nie trzeba się przejmować. No dobra, możemy od razu zejść na dół. To może jednak dobrze wszedłem? Jest tu kto? Jej nie mogłem obalić. Kurde. Otwieraj, otwieraj, otwieraj szybko, szybko. Fuck, 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 fuck. Skąd oni się wzięli? Tu nikogo nie było. Alarm jest włączony przez tą babę. A to dziwne, bo jej nie mogłem obalić. Także alarm jest włączony i możliwe też, że teraz i te wieżyczki. A tak naprawdę nie musiałem jej w sumie obalać chyba, nie? Musimy skądś klucz wytrzasnąć. Może tak mi pokaże. Dobra, klucz jest na dole. Ten gościu nie wyjdzie, on jest w środku i on nie wychodzi. Tu widzę, że jest wentylator. Możliwe, że tam można wejść. Tam widzę, jest klucz. Tutaj też coś jest. Ciekawe po co. Może po prostu do kolejnego wejścia? Nie wiem, nie wiem. No nie wiem, zobaczymy. Tylko, że ja muszę i tak iść na dół, więc to w sumie mi nie robi, nie? Jakiś elitek 12 metrów od nas jest klucz. Klucze to w sumie można zdobywać też kamerami, więc. To jest luz. O, i tutaj też jest kluczyk. Dobra. Musimy się już tu przejmować. Bo oni są już w odwrocie, już nie trzeba się ich bać, słuchajcie. Pamiętajcie o tym. Dobra, i teraz jakoś szybko się muszę do tego typa dostać. A, tu można pułapkę było też użyć. Dobra. To ten go na dole już ona w sumie nie interesuje. Alarm się włączył. Tell me. Well, since you didn't promise, I can't give you the details, but suffice to say there's an absolute piss monsoon of Albion goodies heading your way. Prawie zdechłem. Wystaw ten łeb. W ogóle dziwi mnie to, że w gierce nie ma w ogóle granatów. Znaczy przeciwnicy w sumie mają, nie wiem czemu. Może trzeba jakoś odblokować sobie te granaty. No nic, musimy jeszcze poczekać, bo jeszcze cały czas hakowanie trwa. No pokazuje mi tu jakiś typów, ale chyba bardziej... Nie wiem, właśnie na dole? Nie, na minimapie są blisko, ale... Tutaj ich nie widać. Shit.
I'm just glad we're on the same side. Nice work. Now leave the scene. We'll let you know when we have something. Ależ to ma rozrzut. God damn. Chyba tędy możemy? Nie, nie. Wystarczy wyjść chyba stąd. Gdzieś na górze jest maska. Dobra, walić to. A tutaj taka ucieczka będzie trochę kiepska. Trochę bardzo kiepska sobie życzę. Dobra, nie ma problemu. To ja w takim razie uciekam. O, tutaj mamy skrócik. Dzięki, gościu. Masz jeszcze bułę na do widzenia. Żebyś nie sprzedał mnie, że tędy akurat sobie uciekłem. Ten dron już jest. Dobra, wyłączymy go i możemy... Możemy użyć też staromodnego słowa i pryskać stąd. Dawno nie słyszałem, żeby ktoś go użył. Well, that was awfully fast. Well, I may have sent everyone in Chant's inner circle security footage of your little MI6 operation, just to speed things up a bit. Is that safe? No, not really. But then you're a violent insurgent who runs around in a colourful mask punching mercenaries, stealing top secret intelligence and driving through street cafes. Define safe. Fair enough. So what do we do now? A small group is meeting with Emma Child in a parking garage. They've switched off the CCTV cameras, but if you connect me to the building's CTOS hub, I can switch them back on, because I'm very clever. Fairly obvious what to do then. Alice, sometimes I think. Musimy podsłuchać jakieś tajne spotkanie. A dobra, to też na szybkiej podróży tutaj możemy. W jakimś garażu. Także zobaczymy, co tam się ciekawego dowiemy. Jak w garażu, to chyba będę mógł sobie wjechać do niego po prostu, co? Ale czekajcie, w garażu, a pokazuje mi, nie wiem, może ja coś źle tam usłyszałem. Bo powiem wam, że nie czytam tych dialogów, tylko staram się słuchać, ale... Aha, to na tym ma polegać, dobra. Znaczy, może i dobrze usłyszałem. Buła. Kurde, dron, fuck. Nie wiem, tym dronem już się chyba nie musimy tam przejmować. Kurde, nie dostałem możliwości obalenia, nie? Ja nie wiem, bo z tej pały to jest jakiś w ogóle straszny problem, żeby jebnąć komuś. Oj, teraz wchodzi damage, a wcześniej nie wchodził. Dobra. Ten dron sobie tam lata, także luz. Możemy... No dobi. Możemy klepać. Dobra, i teraz poprosimy cyk. Tutaj jest ukryte, a tam nie jest ukryte. Mamy też tutaj klucz, to jest... Tak? Tutaj do rekrutów, what? A, tu jest klucz. Cześć chłopaki, ja sobie tylko tutaj pobieram bardzo ciekawe dane. Jak ciekawe, czy to mnie wykryje? A, za daleko jestem teraz. Bo chcę zdobyć... Kurde, no i... Ja pierdzielę, no i nie wiem, czemu nie było tego obalenia, nie? Coś mnie chyba dron obserwuje. Wyłączymy go. Coś mnie znowu widzi. Dobra, chyba jest ok, chyba jest luz. Muszę tak blisko stać.
Już się pobrał ten kluczyk? To się pobrał, czy się nie pobrał? Dobra, musiał się pobrać. Dobra, i tu hakierujemy. It's too much of a coincidence. He slips away and our case server gets hit. Richard Malik is behind this. I've got Whitwork assets on standby, Mrs. Child. Malik is dead the moment he surfaces. What do you mean, the moment he surfaces? Are you telling me we have nothing? Yes, ma'am. For lack of a better word, he's vanished. Hasn't been at work, hasn't been at home, hasn't bought anything with a card. Of course he hasn't. He's not a moron. He knows our tools. We can't rely on filament. We have to use our fucking eyes and ears. He may have left London. Perhaps he's hiding out in the country. This is why all these excuses smell like horseshit. We do have a supporting theory, Mum. We think Malik's been in contact with DedSec. It could be they're hiding him. He's treating London like enemy territory. He's made contact with the local insurgency and got them working with him. So, here's what we're gonna do. Reallocate all resources to the DedSec file. If we shake that tree long enough, Malik's bound to fall out. Do your fucking jobs. Get out there and kill some terrorists. No to teraz na nas w takim razie się wszystko odwróci. Dobra, musimy tylko teraz stąd sobie pójść grzecznie. Bagley, call Malik. He's not answering. Jesus Christ, fine. I'm moving in. Shit, you're right. Go. This might be our only chance. Spoko się, tutaj samochodzik ładuje. To the Home Secretary. If you really want to clear your lanes for the bombings, this may be your chance to gather the evidence. Get close to the car and I can hack in. Dobra, słuchajcie, ja niestety... Albo... This is Director Child coding in. Kilo Alpha Kilo 711. Code and voice ring confirmed. You're on a secure line to the Home Office, Director. Hold on, Mr. Secretary. I seem to have a communications anomaly. Probably nothing, but let's switch channels to be safe. Well, that's annoying. Stay close and I'll see if I can get them back. We're reallocating resources to the DedSec file. Mr. Secretary, I wanted to bring this up directly because of the recent incident with your liaison to the service. Oh. Oh, God. You think that was DedSec? I thought we'd chalk that up to your problem, child, that, Malik, was it? Yes. That's the sensitive bit, Mr. Secretary. There's new evidence that suggests Malik may be working with DedSec. For fuck's sake, Emma, this is a disaster. It's under control. Shit, sorry, Tom, but we have to switch channels again. One moment. Oh, it seems this conspiracy goes all the way to the top. Or close to it, anyway. Stay nearby, we've almost got it. Musimy tutaj tak śledzić. Ciekawe, czy jakby blisko podjechał, to by coś się stało, ale ogólnie mamy duży zasięg. Trochę dziwnie, że nie mogę, wiecie, wolno jechać. I tak zawsze w grach jest, że nie możesz wstawić takiej stałej prędkości, żeby, wiecie, jechać takich samo jak inne samochody. Nie tak przyspieszam, się zatrzymuję, nie? And just how exactly is any of this under control, Emma? Because one of them is currently hacking into my car's comm. That's where those anomalies are coming from. You sound suspiciously calm about that. This isn't my first day, Tom. I'm not in the car. It's a decoy. But it does have an active beacon that's calling Albion down right on top of them as we speak. I'll have one of them in custody within an hour. That was me disconnecting this time. You had better run.
zrobili nazwała, udaj się w bezpieczne miejsce. A, ten samochód wybuchł chyba, nie? I have Malik for you. I'm going underground. I can't risk direct contact anymore. Didn't you hear her? She said she wants you dead. You wanted proof. There it is. I did hear her. She knows I'm working with you, which means she's closer than I thought. I'm sorry, but we're out of time. Goodbye. Dobra. Czekajcie, czy to nie jest ten sam samochód? Pewnie nie. Byłoby śmiesznie. Fuck him. We know who's behind Zero Day now. We don't need him. We just have to find her. As it happens, when I was getting intimate with the MI6 server, I came across a list of SIRS safe houses scattered throughout the city. There are quite a few, though. Graham, cross-reference the GPS data from child supporters against that list, and we'll get a match. Brilliant. Prioritize them by likelihood bags. Let's get this bitch. No dobra, to już chyba... There's a potential recruit you may want to check out. To już chyba na razie z tą misją mamy wolne, już nie będzie więcej dialogów póki co. No musimy jechać w kolejne miejsce, a to zrobimy już w następnym odcinku. No dobra, słuchajcie, także będziemy to oczywiście kontynuować. Musimy zbadać the stage, jakąś scenę. Dzisiaj to wszystko, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi i... Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pamiętajcie zostawić po sobie aktywność, żeby dostawać powiadomienia i żeby film trafić też do większej ilości osób. Dzięki wszystkim i pozdrawiam, cześć!